Nie no, jak zwykle. Jak chcę pojeździć na motocyklu, to pada deszcz. No oczywiście, majówka pełną gębą. Muszę zająć się chyba czymś innym. Może dzisiaj zrobimy giwerki. A konkretnie dzisiaj weźmiemy sobie Uzi. No, oczywiście, wiatrówka to nie jest broń palna, bezstresowo. Tylko wiatróweczka całkiem fajnie przygotowana od Cybergana. Fajnie zrobiona. Większość metalowych jest elementów. Ja sobie tutaj dodałem tylko takie oczko, żeby było łatwiej zawieszenie jednopunktowe sobie zamontować. Składana kolba, rzecz jasna. Na początku bałem się, że tutaj ten element się wyrobi, ale nic takiego się nie stało. Ona ma ponad 2 lata. Oczywiście dostanę na święto od ukochanej żony. A tak wszystko bardzo fajnie pracuje. Oczywiście na początku się wyciera tutaj w elementach, gdzie pracuje zamek, rączka do przeładowania, no i kolba, wiadomo, że to się wszystko wyciera. Tak samo dodatkowy bezpiecznik jest bardzo podobny do tego, który jest w kolcie 1911. No, oczywiście trzeba nacisnąć i dopiero wtedy mamy możliwość strzału, inaczej nie damy rady. Co więcej o niej? Oczywiście możemy sobie ją rozebrać. Rozbiera się w zasadzie identycznie jak ostry odpowiednik. Trzeba się trochę napracować zamkiem, ale ogólnie jest dość łatwo. Tak wygląda. W środku trochę usmarowany od oleju, od smarów, ale o to chodzi, żeby to wszystko płynnie, elegancko pracowało. To w końcu jest maszyna. W środku bardzo skąpo elementów. Kilka sprężynek, nic więcej. W zasadzie cała zabawa odbywa się tutaj. To jest cały zameczek, który pracuje. Tłok oczywiście. Tam jest prowadnica ze sprężynką, oczywiście ta, którą żeśmy wyjęli. I to wszystko bardzo fajnie ze sobą pracuje. Jeżeli chodzi o osiągi, to jest mniej więcej 110-100 metrów na sekundę. Teraz postaram się to wsadzić. O. Dobra jest. Także pistolecik strzela z otwartego zamka. Zamek oczywiście cały czas się porusza podczas strzału. Na początku, oczywiście jak go zakupiłem, była możliwość tylko włączenia strzału pojedynczego. A to dlatego, bo w środku, mniej więcej w tym miejscu, jest taki specjalny ząbek, który nam po prostu blokuje możliwość przełączenia. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, że nie można było sprzedawać wiatrówki z możliwością strzelania full auto. Bardziej tak klasycznego pistoletu, no ale ktoś to wymyślił, pewnie jakieś ograniczenia prawne. Ale wystarczyło rozebrać sobie rękojeść, wystarczy wybić ten pin i jeszcze jeden z drugiej strony, dokładnie ten. Dostajemy się do elementów spustu, cała obudowa nam schodzi. Wystarczy ostry nożyk, papierek ścierny i zaraz sypiemy full auto. Wystrzelenie całego magazynka, 25 kulek, to jest dosłownie 2 sekundy, może nawet nie. Oczywiście wsadzamy butlę CO2 w to miejsce. Jest śruba specjalna, ona jest na imbus. I uwaga, ja tą śrubę wymieniałem już 4 razy na serwisie w momencie gwarancji. Widać oczywiście bruzdy i zniszczenia tutaj na samym gwincie. To jest wszystko przez to, że to śrubka jest plastikowa. Jeśli chodzi o elementy plastikowe, to nie tylko ta śrubka jest plastikowa. Dodatkowo z elementów plastikowych mamy jeszcze oczywiście rękojeść. Chwyt przedni, to też jest element plastikowy. No i niestety elementy obudowy. Body jest plastikowy. Ale nie ma się co zrażać, to jest dobry plastik wysokiej jakości. I jak widać przez te czasy, które były u mnie dość intensywnie używane, ale tutaj się nic nie stało. Żadnych tak naprawdę zadrapań ani uszkodzeń. Oczywiście lufa to jest tylko lufa zewnętrzna. Ją można oczywiście odkręcić z taki guziczek. Wtedy wykręcamy sobie lufę. I w środku jest lufa wewnętrzna. 4,5 mm, oczywiście gładka. Niestety, szkoda. Gdyby była gwintowana, to też celność byłaby inna. Ale jeżeli chodzi o celność,
Jeżeli chodzi o celność wiatrówki, on został zastosowany tutaj specjalny system, coś na zasadach jak w airsoftianie, hop-up. On tutaj troszeczkę inaczej się nazywa, już nie pamiętam nawet jak. Ale powoduje lekkie podkręcenie kulki, co powoduje dobre dość skupienie na większych dystansach. Co ciekawe, można z niego nawet walić na 20-25 metrów i to wchodzi w tarczę 10 na 10. Także jest bardzo celna. Zacznijmy sobie od razu od ognia ciągłego, nie? Ogień pojedynczy. Także jak widzieliście, wiatróweczka spisuje się elegancko, strzela jak marzenie. Zameczek bardzo elegancko pracuje. No nic, tylko polecam wiatrówkę. Oczywiście. Można ją nabyć w militariach, jeszcze w kilku innych sklepach internetowych. Cena, pamiętam, około 700 zł za cały ten sprzęt. Można dokupić magazynki. Na początku nie były w ogóle dostępne, ale teraz już są. Około 130 zł za magazyneczek, taki dla 25 kul. Powiem szczerze, że bardzo się przydaje, bo no, tak naprawdę w 25 kulkach i to wylatuje w kilka sekund, to no, trzeba mieć jakiś zapas do większej zabawy. Jeżeli chodzi o gaz, no wiadomo, że to wchodzi 12-gramowa butla CO2. Ona starczy tak naprawdę na góra dwa magazynki przy tej szybkostrzelności i tak naprawdę bardzo dużo danych wysłania, bo to jest jednak kawałek blaszki, który trzeba poruszyć i on dość, no, dość dużo waży, także no, no, tak to wygląda, nie? Także jeszcze raz zachęcam i pozdrawiam.